Z chwilą objęcia stanowiska kanclerza 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zaczął realizować swoje dalekosiężne plany. 3 lutego powiedział dowódcom armii, że jego celem jest opanowanie terytoriów na wschodzie i bezlitosna germanizacja. Polecił im przygotować wielką ekspansję. Choć Niemcy nie mieli prawa posiadać czołgów, tajny pakt ze Związkiem Radzieckim z 1923 roku umożliwiał im prowadzenie prac konstrukcyjnych i ćwiczeń operacyjnych z wojskami zmechanizowanymi. Młodzi, prężni oficerowie jak Heinz Guderian studiowali prace angielskich teoretyków Basila Littleharta i pułkownika Johna Fullera. Obserwowali nawet ćwiczenia wojsk brytyjskich w latach 20. na równinie Salisbury. Właśnie tam stworzyli koncepcję wojsk zmechanizowanych, złożonych z czołgów, artylerii i piechoty, które mogłyby szybko wedrzeć się głęboko na teren wroga. Hitler entuzjastycznie zaakceptował ten pomysł i postanowił sformować 3 dywizje pancerne w nowej armii. Podobnie nowe siły powietrzne Luftwaffe, dowodzone przez asa myśliwskiego I wojny światowej Hermana Göringa, miały już wyszkolone kadry. W latach, gdy na mocy traktatu wersalskiego Niemcy nie mogli posiadać lotnictwa, pracowali nad maszynami przeznaczonymi do transportu cywilnego, a kluby szybowcowe i lotnicze szkoliły rezerwy przyszłych sił powietrznych. W marcu 1935 roku Hitler powiadomił świat o stworzeniu Luftwaffe. Ogłosił też, że zwiększono liczebność armii do 300 tysięcy żołnierzy i wprowadzono pobór. Wielka Brytania i Francja półgłosem protestowały wobec tego jawnego naruszenia postanowień traktatu wersalskiego. Niebawem jednak, chcąc nie chcąc, rozpoczęły zbrojenia. Do tego momentu Hitler był powściągliwy. Odebrał tylko to, co niemieckie, nad Renie i zagłębie Sary. Teraz skupił się na większym łupie, rodzinnej Austrii. W 1934 roku austriaccy naziści próbowali dojść do władzy i połączyć się z III Rzeszą. Austriacy mówią po niemiecku, choć ich państwo nigdy nie wchodziło w skład Niemiec. W lutym 1938 roku zdemaskowano kolejny niemiecki spisek. Kanclerz Austrii Kurt von Schuschnigg wyraził swój protest Hitlerowi. Odpowiedzią dyktatora było wezwanie, by Austriacy przestali prześladować tamtejszych nazistów i połączyli się z Rzeszą. Von Schuschnigg natychmiast rozpisał referendum, by Austriacy mogli się wypowiedzieć, czy chcą zachować swą niepodległość. Jednak 12 marca 1938 roku, w przeddzień głosowania, Hitler, obawiając się negatywnego wyniku, wysłał do Austrii wojsko. Całkowite zaskoczenie i entuzjastyczne przyjęcie zgotowane Niemcom przez sympatyków nazizmu sprawiło, że zajął kraj bez wystrzału. W ciągu kilku godzin ogłosił przyłączenie Austrii do III Rzeszy. Austriacy zostali pierwszym suwerennym narodem wcielonym do wielkich Niemiec. Zachodnie demokracje znów zachowały bierność. Latem 1938 roku Hitler rzucił się na kolejną ofiarę – Czechosłowację. Na północy i zachodzie tego kraju żyła duża mniejszość niemiecka. Zajmowała tzw. kraj sudecki. Niemcy sudeccy byli dawniej obywatelami Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Odcięto ich od macierzy, gdy w 1919 roku powstała Czechosłowacja. Sudety były bombą zegarową, która zaczęła tykać już podczas spisywania traktatu wersalskiego.
Hitler zachęcał Niemców sudeckich, by domagali się autonomii i groził rządowi w Pradze interwencją, jeśli będzie się temu sprzeciwiał. Władze Czechosłowacji nie dały się zastraszyć, zarządziły mobilizację i przygotowywały obronę. Armia czechosłowacka była liczna i dobrze uzbrojona. Na granicy z Niemcami stały potężne fortyfikacje. Hitler musiał się wycofać. Na początku września, w obawie przed nową wojną, brytyjski premier Neville Chamberlain wystąpił jako rzecznik pokoju. Dwukrotnie udał się do Hitlera. Dyktator zapewniał go, że jeśli otrzyma kraj sudecki, nie będzie rościł żądań wobec innych europejskich terytoriów. Dziewiątego września 1938 roku w Monachium, za sprawą mediacji Mussoliniego, Francja i Wielka Brytania podpisały pakt, przyznając Niemcom kraj sudecki w zamian za formalne zapewnienie Hitlera, że nie ma innych roszczeń terytorialnych. Chamberlain wrócił do Anglii, mając w ręku dokument, który według niego zapewniał pokój w tamtych czasach. 1 października Niemcy opanowali kraj sudecki i zajęli czechosłowackie umocnienia graniczne. Hitler skierował uwagę na swój kolejny cel – Polskę. Tu również pretekstem były swobody niemieckiej ludności odciętej od kraju na mocy Traktatu Wersalskiego. Hitler żądał zwrotu Gdańska z przyległościami, by połączyć Prusy Wschodnie z resztą Rzeszy. Polacy mu się sprzeciwili. Dyktator zawahał się, bo nie był przygotowany do wojny i musiał uporządkować sprawy w Czechosłowacji. W marcu 1939 roku wschodnia część kraju, Słowacja, poprosiła Hitlera o pomoc w uzyskaniu większej niezależności. Hitler wezwał czechosłowackiego prezydenta Emila Hache do Berlina i groźbami wymusił zgodę na objęcie kraju niemiecką ochroną. Wehrmacht zajął całą Czechosłowację, nie napotykając oporu. Większość państwa podporządkowano Rzeszy oraz stworzono niepodległą, marionetkową Słowację. Po raz pierwszy Hitler zajął terytorium zamieszkane przez ludność nieniemieckojęzyczną. Wielka Brytania i Francja wyraziły mało stanowczy sprzeciw. Pod koniec marca Hitler ponowił żądanie wcielenia Gdańska do Rzeszy. Tym razem Francja i Anglia stwierdziły dobitnie, że w razie ataku na Polskę wypowiedzą Hitlerowi wojnę. Jednak Hitler nie zwracał już na nie uwagi. Wiedział, że ma w nich słabych i niezdecydowanych przeciwników. Tymczasem Stalin coraz bardziej się obawiał niemieckiego ataku na Związek Radziecki. W kwietniu zaproponował sojusz Francji i Wielkiej Brytanii. Negocjacje nie posuwały się naprzód, więc w końcu radziecki dyktator znalazł sposób, by usunąć zagrożenie ze strony Niemiec. Trzeciego sierpnia Związek Radziecki i III Rzesza, państwa powszechnie uważane za zaciekłych wrogów, podpisały pakt o nieagresji. Zgodnie z tajnym załącznikiem porozumienia, Polska miała być podzielona między dwa państwa, a Stalin mógł zająć Litwę, Łotwę i Estonię. Hitler pozbył się zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego i rozkazał siłom zbrojnym przygotować natychmiastową inwazję. Wieczorem 31 sierpnia Wehrmacht szykował się do ataku. Führer wydał rozkaz, który rozpętał wojnę światową.